Proszę Państwa, taki zbliża się trudny okres, jakim jest kampania wyborcza. To jest okres sprzyjający konfliktom, okres sprzyjający różnego rodzaju formom walki politycznej, a utrudniającej współpracę. Dlatego chciałem wbrew tej logice przedwyborczej dzisiaj nie podgrzewać konfliktów, a podziękować serdecznie wszystkim środowiskom politycznym, które zechciały przyczynić się do zawarcia bardzo dobrego, cennego kompromisu na poziomie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w Konstytucji wokół projektów zmian, w tym także mojego prezydenckiego projektu zgłoszonego z inicjatywy prezydenta dotyczącego rozdziału, nowego rozdziału w Konstytucji, rozdziału tak zwanego europejskiego. Przypomnę, że jest to rozdział, a więc i nowelizacja Konstytucji związana z wejściem w życie traktatu lizbońskiego i częścią jest to część większego zamysłu zrealizowanego częściowo w czasie, gdy pełniłem funkcję marszałka Sejmu. To była ustawa kompetencyjna, a drugą częścią była zmiana w Konstytucji. Chciałem serdecznie podziękować panu przewodniczącemu Gowinowi, który wykazał ogromną umiejętność szukania tego, co łączy, a nie tego, co dzieli, szukania kompromisu, bez którego nie da się w Polsce przeprowadzić zmian w Konstytucji, no bo przypomnę, są konieczne jest, prawda, większość 2/3 głosów. A więc chciałem podziękować i przewodniczącemu, i prezydium komisji składającego się z przedstawicieli wszystkich liczących się środowisk politycznych polskiego parlamentu, ale także wszystkim posłom zasiadającym w komisji za umiejętność współpracy, która zaowocowała tym, że w 100% poparciu propozycje kompromisowe zostały przyjęte i staną się przedmiotem dalszego głosowania w Izbie Niższej. Chciałem serdecznie także podziękować byłym prezesom Trybunału Konstytucyjnego za udzielenie poparcia dla tego z trudem zawartego kompromisu. I chcę powiedzieć, proszę Państwa, że ten sam kompromis, oprócz wagi zmian, które chciałem wprowadzić do Konstytucji, sam ten kompromis jest wartością samą w sobie, bo zdolność do zawarcia kompromisu w okresie kampanii, szykującej się kampanii wyborczej, w okresie sprzyjającej raczej różnicowaniu się niż szukaniu tego, co wspólne, jest ogromną wartością. Bardzo chcielibyśmy, żeby tego rodzaju przypadków było więcej. Osobiście chcę wyrazić nadzieję, że to jest dobra prognoza dla zachowań całego Sejmu. Liczę na to, że w okresie prezydencji Polski w Unii Europejskiej Sejm zdecyduje się w takim samym stylu jak Komisja Nadzwyczajna przyjąć rozwiązania, które uwzględniają różne racje, bo są kompromisem. Ale przyjęcie tego rozwiązania przez Sejm Polski w okresie prezydencji polskiej Unii Europejskiej miałoby wymiar nie tylko symboliczny, bo potwierdzałoby polską determinację dla uczestniczenia w pogłębianiu procesu integracji europejskiej, bo przecież temu ma służyć rozdział, nowy rozdział w Konstytucji. Więc bardzo liczę na podtrzymanie tego kompromisu w niełatwym przedwyborczym okresie, ale podtrzymanie tego kompromisu jest jedyną nadzieją na zbudowanie tego kompromisu w innych sytuacjach w przyszłym parlamencie po wyborach, a takie potrzeby na pewno się mogą pojawić.